przy okazji winobrania, przy okazji tego wydarzenia, które dzieje się w Zielonej Górze, również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska postanowił zaprosić wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego do siebie. Od 11 września do 13 września w 3 dni rozstawiamy namiot winobraniowy pod siedzibą Wojewódzkiego Funduszu. No i przy okazji wycieczki mieszkańców naszego lubuskiego do Zielonej Góry zapraszamy do nas na poszerzenie wiedzy w zakresie programu Czyste Powietrze, doradcy energetyczni finansowani w ramach programu doradztwa energetycznego, które jest realizowane ze środków Feniks, z programu bezzwrotnych środków Unii Europejskiej, będą zachęcali do złożenia wniosków dla wymiany starego źródła ciepła na nowoczesne, dla domów wielorodzinnych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, dla domów jednorodzinnych w ramach programu Czyste Powietrze. Jeżeli ktoś przyjdzie z dziećmi, będziemy mieli również quizy z nagrodami, z drobnymi upominkami. W taki sposób chcemy zorganizować czas dzieciom, młodzieży, ale również dorosłym, żeby przekazać tą wiedzę na temat programu Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie oraz wszystkich innych dofinansowań, które świadczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.